Witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Piotrek w podróży. Obok mnie transporter T3, który większości z was jest bardzo dobrze znany, choć może dzięki temu nowemu etapowi, w który wchodzimy z budową, odbudową transportera T3 z 81 roku, pojawią się też tutaj nowe osoby na kanale i zaczną właśnie od tego filmu. Słuchajcie, mamy przed sobą samochód, który został przeze mnie pomalowany sprayami, które kosztowały mnie 7 zł 49 groszy. Przypadkowo mam akurat tutaj po zaprawkach jeden przy sobie firmy Carlac. Naprawdę dało radę. Bez pośpiechu, delikatne rozpylanie, kilkuetapowe malowanie, żeby w końcu się nam ta farba zlała ze sobą, żeby jakby zaczęła stanowić jedną litą warstwę. No i udało się osiągnąć efekt praktycznie na całym samochodzie równego pomalowania tego auta. Następnie na to położyłem lakier 2K, z tym, że już go nie mam tutaj, więc nie jestem w stanie wam go pokazać. Lakier za puszkę półlitrową, tam płaciłem 50 zł. Plusy takiego malowania? Nie wiem, cały samochód chyba mnie wyniósł poniżej 1000 zł, jeśli chodzi o kolor. Minusy? No tak jak nie ma się doświadczenia w malowaniu pistoletem, sprężarką i mieszaniu składników na bieżąco, czyli na przykład lakier z utwardzaczem, tak i tutaj to wyszło. Na przykład dlatego, że w niektórych miejscach, jak na przykład tu wzdłuż uszczelki okiennej, bądź na przykład w tym miejscu, czy też w tym miejscu, czy też coś takiego miało miejsce z drugiej strony, popełniłem błąd. Błąd najprawdopodobniej polegał na tym, że za bardzo pierwsza warstwa podeschła, w tym momencie położyłem drugą warstwę i one się nie do końca z sobą związały. Co wyszło w gorące dni przy naprężeniu pojawiającym się od uszczelki okna, gdzie rant był wywinięty na zewnątrz. Wynikiem tego było rozklejenie dwóch warstw i utworzenie się garbika na tej warstwie pierwszego kontaktu, czyli tej pierwszej od nas. No i co tutaj takiego negatywnego w tym? Ano to, że jak człowiek podchodził bliżej, no to widział faktycznie, że jest złuszczenie farby. Do tego w momencie, w którym temperatura już była niższa i jakby lakier twardniał, można było spokojnie paznokciem rozłupać taki fragment farby. Dlatego też zdecydowałem się eksperymentować dalej z kolorami i z jakby malowaniem tutaj tego samochodu. Te wszystkie elementy, które spartoliłem, zostały teraz przeze mnie poprawione. Przyznam szczerze, nie jakoś niespecjalnie tutaj starałem się, żeby wymuskać tą powierzchnię, no bo jednak ten samochód wiele przeżyje i nawet jeśli wymuskam powierzchnię lakieru tego samochodu i porobię perfekcyjne zaprawki, jeśli w ogóle byłbym w stanie bez doświadczenia tak to uczynić, no to zapewne za rok czy dwa folia na poszczególnych elementach będzie podlegać wymianie ze względu na po prostu jej jakieś przecięcia, rozdarcia. Tak jak to ma miejsce w przypadku lakierów, które są porysowane, gdzieś przykaczone. Przykaczyłem osłupek betonowy na parkingu, no i taki był tego finał, że musiałem teraz się paczkać z obróbkami tego błotnika. Wchodzimy w nowy etap, oklejamy samochód folią. Folią 3M. Folię tą mam w tubie za sobą, co niektóre osoby wiedzą, jaki to będzie kolor, jaki będzie pigment. Niektóre osoby nie wiedzą jeszcze, jak ten samochód będzie wyglądać, dlatego pokazuję folię, jaką mam. Wyjmę ją z tuby. Kolor ciemnej szarości, taki antracyt z pigmentem metalizowanym, takim, no, kaperełki, metalik bardziej. Nie wiem, czy dobrze to widzicie, ja sobie pozwolę stanąć za kamerą, żeby zobaczyć, jak tu u was widać, ok? Rzucę wam zbliżenie, będzie wam łatwiej. Jak widzicie, pigment jest widoczny. Folia jest generalnie ciemniejsza. Ciemniejsza niż przypuszczałem. Faktycznie na aukcji Allegro folia ta została sfotografowana tak jak u mnie tutaj teraz na filmie zbliżałem. Tak najprawdopodobniej na zbliżeniu dwukrotnym została sfotografowana. Przez to ten pigment wydawał się wyraźniejszy. Natomiast powiem wam szczerze, że przy tym dobrym świetle teraz fotograficznym, które tutaj mam, mam tutaj lampy fotograficzne, świetlówki, zupełnie inaczej ten kolor się prezentuje. Podobnie jak w ciągu dnia. Widać wyraźnie ten pigment, choć nie jest uderzający i może finalnie samochód będzie dosyć ciekawie wyglądać. Dalej pokazuję i objaśniam, jak fura będzie się prezentować finalnie. Chciałbym do tego przetłoczenia doprowadzić folię,
Dokładnie. I żeby tak od górnej strony przetłoczenia, gdzie liczymy sobie przetłoczenie jedno, płaska powierzchnia, drugie przetłoczenie, to na tym przetłoczeniu, na styku z tą płaską powierzchnią, chciałbym zrobić odcięcie folii. No i właśnie, co tutaj jeszcze więcej się zadzieje poza tym odcięciem folii? Ostatnio wykonywałem próbę w tym oto miejscu, gdzie pojawił się fragment tej folijki. Wykonałem próbę, jak ta folia 3M będzie sobie radzić z kontaktem z preparatami takimi jak na przykład baranek, gdzie znajduje się jakiś rozcieńczalnik niewiadomego pochodzenia czy też rodzaju. I się okazało, że bardzo dobrze to znosi. Znosi bardzo dobrze tak baranek, jak i farbę z puszki, którą tutaj robiłem, takie podmalowania rynienek, żeby to było jakoś tam świeżej wyglądało. I powiem Wam, że plan jest taki, by właśnie doprowadzić tą folię do tego przetłoczenia, a poniżej cały pas dolny wokół samochodu, przód, tył, cała rama, żeby była poprowadzona tym barankiem. Dlaczego? Baranek dobierałem skrupulatnie. Zamawiałem od kilku producentów różne puszki. Już mam nowe zamówione, kolejne. Okazało się, że tak naprawdę ten preparat U100 UBS spray, preparat do ochrony karoserii przed uderzeniami kamieni, on robi robotę. Otóż nie jest miękki, nie mięknie zbytnio pod wpływem temperatury, no i stanowi bardzo ładną, strukturalną powierzchnię, taką właśnie delikatnego baranka w odcieniu matowym, czarnym. Także też to wygląda, no mówiąc potocznie, kozacko. I mam nadzieję, że tak będzie się prezentować cały samochód po zakończeniu prac polegających na oklejeniu i obmalowaniu całego dołu. Dlaczego dół odcinam i w ten sposób chcę wykonać? Argument jest bardzo prosty. Te samochody lubią korodować w niższych partiach, lubią korodować na łączeniu blach, gdzie cały samochód jest skonstruowany, jak po prostu by był złożony z puzli. Ja chcę mieć do tych miejsc dostęp, a z praktyki wiem, że najszybciej jakby korozja, najbardziej narażone te miejsca na korozję są właśnie w dolnych partiach auta. Dlatego takiego baranka nie będzie mi szkoda zedrzeć w danym miejscu, wykonać reperaturkę bądź odświeżenie, utwardzenie jakiejś przestrzeni skorodowanej, następnie uzupełnienie jej o kolejną warstwę nowego preparatu, nowego baranka. Także dlatego tak to chcę wykonać. Myślę, że też będzie to przy okazji dosyć ciekawie wyglądać. Stąd też taki eksperyment. No, jak będzie, czas pokaże. Myślę, że parę aut w internecie możecie znaleźć w podobnym wydaniu. Zresztą kiedyś robiłem odcinek, jak będę przerabiać swojego busa. I na tamtym odcinku na miniaturze, być może w trakcie filmu też są zdjęcia busa, którego znalazłem na Pinterestie, do którego chciałbym troszeczkę przybliżyć wizualnie swój egzemplarz. No i teraz tak, co wykonałem tutaj pod kątem malowania? Farba z puszki Luxens do metalu, odporna na słońce, na ultrafiolet, na warunki atmosferyczne. Poleciałem tym z wałka. Nie będę się tutaj caskać w piękne malowania, bo już wiem z doświadczenia, że ten samochód po prostu miewa ciężkie życie. A wychodzę z założenia, że warto jest po prostu coś pomalować, nawet farbą z wałka, bo to jest jakby nie patrzeć, pod warunkiem, że zabezpieczymy powierzchnię pod tym malowaniem, jest to jakby nie patrzeć zabezpieczenie naszej cennej blachy, która nabiera cały czas wartości. No i w przyszłości tak naprawdę to jest tylko kwestia zmierzenia się z usunięciem tych warstw farb, które nałożymy na karoserię. Natomiast nie zapominajmy o tym, że naprawdę to nam gdzieś konserwuje, zabezpiecza na jakieś lata tą blachę. Także jeżeli mamy pozostawić coś, co jest pouszkadzane, popękane, jakaś farba, powłoka ochronna i chcemy ją pozostawić, bo jest w kolorze samochodu, spoko. Jeżeli macie oryginał, jasna sprawa. Ale jeżeli mamy taki egzemplarz, który tak jak ten był wcześniej pomalowany przez poprzedniego właściciela farbą, na moje to wyglądało, jakby było malowane wałkiem, choć faktycznie mogło być malowane pistoletem, tylko po prostu farba była kiepska i zrobił się taki też taki baranek. Ale to mówię, dosłownie to wyglądało tak, jak z wałka by był cały samochód pomalowany jakąś badziewną farbą. Także tutaj ten samochód swoje przeżył. Tutaj nie ma się w nim co doszukiwać oryginalnego lakieru, bo już i tak jest puzelkiem i parę elementów na wozie jest wymienionych. Słuchajcie, obszernie Wam opowiadam,
o czym mowa, jak jest to wykonane, ponieważ w tym odcinku wykonamy test klejenia folii w tej części auta. Jest to mój debiut w klejeniu folii profesjonalnej czy półprofesjonalnej. Wiadomo, że są osoby, które oklejają zawodowo i auta i powiedzą, że folia 3M jest dziadostwem. Natomiast dla mnie dziadostwem jest chińska folia, którą w ramach edukacji oklejałem błotnik Nissana. No i teraz dla mnie ten produkt, po który sięgam, no to już jest produkt w moim jakby garażu profesjonalny. Dlatego zobaczymy, jak mi to pójdzie. I właśnie w tym odcinku wszyscy zobaczycie, jaki efekt uda mi się osiągnąć. Tak patrzę się, zamyśliłem, czy mi to wszystko na pewno dobrze wyschło. Ale chyba tak, można kleić. No dobrze, słuchajcie, zabieramy się do działań. Nie ma co tutaj dłużej gadać, i tak już się nagadałem. Robimy to. Czas na małe przygotowanie samochodu pod folię. Zobaczcie, jakie rzeczy się porobiły. Szpachla była zbyt twarda. Proszę, jaką amortyzację. I teraz, żeby nie podrywać tej całej powierzchni farby tutaj, skubiąc ją, warto ją naciąć, żeby ona wiedziała, gdzie ma strzelić. Bo w innym razie ona, no niestety, ale może mieć taką skłonność do podskubywania się. Dostanie się tam powietrze, wilgoć. My sobie to na nowo zaszpachlujemy i nic nam to nie da, bo po roku będzie znowu to wyglądać tak samo. No już tu trzyma przyzwoicie, tu też. No to będzie można, o tutaj jest. Tutaj łączenia sobie uzupełniam, tylko samo to, co jest tam w głębi. Tak, drzwi, one były uszkodzone, takie kupiłem z wgniotami, tylko tyle, o ile chcę je sobie tam wyciągnąć. Tutaj łączenie, tutaj narożniczek, tam jakiś punkcik, tu mały punkcik. Co ja tu jeszcze mam? No ten przód zapastowany to znacie. Jest przeleciałem go cynkiem i później taką masą elastyczną. Tutaj to samo z łączeniem robię, żeby nie było później jaje, jak folię przykleję. Tu jest w porządku. Tutaj mały uskok był, bo mi lakier zszedł od uszczelki. Za szybko założyłem okna po malowaniu i mi zsunęło lakier, taką fałdę tu zrobiło. No ale to może też wskazywać na to, że spartoliłem sprawę wcześniej z czymś. O, jak ładnie wygląda, co? Sprayami pomalowany, zaraz wam pokażę jakimi. Tutaj tak samo łączenie sobie uzupełniam. Tutaj tak samo, to są miejsca, które naprawdę bardzo trzeba dbać w tych trójkach. Gdzie ja mam tego spraya? Żeby wam pokazać. O! Cały samochód jest pomalowany tymi lakierami. Za 7 zł 49 groszy. Super. O, tak. Tutaj moje próby. Farba na wałeczku. Żeby sobie później różne łączenia folii, jak będą wyprowadzone, przelecieć farbą w macie, takim półmacie. To jest folijka, taki będzie kolor na busie, a później będzie łączona z takim barankiem. Oczywiście nie tak perfidnie, jak tutaj to widać, ale jak widzicie, klimacik jest. Kolejny dzień, kolejny etap robienia tych zaprawek przy busie. Tutaj sobie już tą część zrobiłem. Niech ona dobrze wyschnie przez ileś dni. Muszę mieć gwarancję, że wszystkie rozpuszczalniki odparowały. No tutaj kongot. Przypadkiem w ogóle jakoś paluchami dotknąłem szpachlę. Zaraz idzie na to kolejna warstwa. Tutaj tak samo. Pozostały takie drobne wżery. To wszystko sobie pouzupełniam. Natomiast tutaj jeszcze się okazało, że faktycznie kolejna odbitka była na drzwiach. Taka, no wiecie,
taka, w gniotka blachy tu jest w tym miejscu i to jest wyprowadzane gdzieś szpachlą 1,5 mm nawet grubości, gdzieś tu, tu widać na tym uskoku, choć na kamerze nie wiadomo jak to wygląda. Teraz jest zapuszczony kortanin. Jestem ciekawy w ogóle kortanin, jaką jest substancją w zestawieniu z szpachlą, z podkładem, z szpachlą, czy to będzie chciało odłazić, czy nie. Jakby pogodziłem się z tym faktem, że na rzecz tych eksperymentów będę te drzwi robić, nie wiem, raz kolejny. Na całe szczęście tutaj ta koncepcja moja, że folię doprowadzam do tego przedpłoczenia, tutaj dokładnie górnego, w którym miejscu nie robiłem odcięcia tutaj farby. I tak naprawdę w dół leci baranek. Ten taki jak tutaj. Także dla mnie to nie jest problem. Baranek sobie mogę później zrywać, po to on jest. Właśnie dlatego stosuję baranek, żeby móc bez bólu się później do tego miejsca dostać, żeby sobie je znowu naprawiać i eksperymentować, bawić się dalej. Zbliżamy się do świetnego momentu. Świetnego momentu dlatego, że przygotowujemy już bardzo mocno budę pod folię. Co tu się wydarzyło? Ta cała przestrzeń tutaj została oczyszczona z drobinek korozji, następnie została potraktowana kortaninem. To co już sprawdziłem, to że kortanin bardzo fajnie przyjmuje różne substancje, takie jak szpachla, jak farba podkładowa, na to akryl. Także tutaj nie ma najmniejszego problemu, trzeba tylko to dobrze wysuszyć. Ja sobie podganiałem to w późniejszej fazie opalarką z daleka, żeby podnieść temperaturę, bo tutaj w garażu jest dosyć chłodno. No i już mam tą przestrzeń wolną. Teraz pędzelek, farba, która jest plus minus zbliżona do koloru folii. I wszystkie takie miejsca jak tutaj na tą atrapę zasłaniającą prowadnicę drzwi przesuwnych. Wszystkie te elementy, wiadomo, że no nie wyprowadzałbym tego folią, bo to by były po prostu jakieś tutaj syzyfowe prace. Nie wiem, czy w ogóle bym był w stanie to wykonać. Dlatego takie elementy jak ta szyna zostaną potraktowane farbą. Farbą, która jest akurat przeze mnie kupiona. Co my tu mamy? Luxensa do płotów, do wprost na rdze. Z tym, że oczywiście no nie robimy tego, bo już nie jeden przed nami próbował coś malować farbami wprost na rdze i no niestety, ale nie przyniosło to takiego efektu, jakbyśmy tego chcieli. Słuchajcie, ja przystępuję do działań. Zobaczymy jak mi to pójdzie. W ogóle zobaczymy jak ten kolor będzie się tutaj prezentować. Ja nie zamierzam żałować tej farby. I teraz to wygląda partyzancko, natomiast na sam koniec zrobimy tak, żeby wyglądało to półpartyzancko. I przelecimy to wałkiem. Wałek nada nam takiej struktury baranka. I dzięki temu będzie to po prostu wyglądać równiej i ładniej. Z góry Was przepraszam za światło, ale cały czas się migam z przywiezieniem lamp z siedziby fundacji, które tam mam ustawione, bo tam nagrywaliśmy odcinki o headserze. I w zasadzie mam firmę z fotobudkami, teraz sezon fotobudek ruszył, natomiast ja się zdecydowałem zamknąć ten sektor fotobudkowy. By to uczynić w pełni, no muszę jeszcze domknąć pewne zlecenia, dlatego te lampy tutaj nie przyjeżdżają, bo cały czas tak się tam motam. Chyba po prostu potrzebuję tego, żeby zrealizować czerwcowe zlecenia weselne, następnie po prostu
przywieźć te lampy na stałe tutaj, na dalsze oklejanie, żeby zapewnić Wam maksymalny komfort oglądania, bo też mi ogromnie na tym zależy. Jak patrzę na te wszystkie filmy techniczne, które pochodzą tutaj z garażu, to też się łapię za głowę, że cały czas jest tutaj tak ciemno, a powinno być jasno. Dokładnie. Zobaczmy. Dokładnie. O to chodzi. I on nam wyrównuje powierzchnię. I ona będzie, widać, że nie będzie takiej mieć struktury włosowej po pędzelku, co by było nieuniknione, jeśli tak byśmy to pozostawili. Tylko będzie mieć taką fajną fakturkę. I teraz tak, jak szpachlujecie, to szpachla się zaciąga, jak schnie. I tutaj widzicie takie załamanie w miejscu, gdzie teraz o, jest odblask pojemnika pokrywki. Tu jest takie wyssanie, taka dziura. Ja teraz nie dociągałem drugiej warstwy na to, żeby to wyprowadzić, bo ogromnie mnie interesuje to, jak się będzie zachowywać folia matowa, czy ona to zniweluje. Może nie będzie tego widać. Pierwszą z czynności, jakie wykonam, będzie demontaż drzwi przesuwnych, co by nam nie utrudniały pracy. Tak i tak. No dobra. Drzwi są nasze. Kolejną częścią programu będzie odkurzenie tej przestrzeni. Nam tu nic nie pyliło na podczas pracy. Chociaż no mam świadomość tego, że to miejsce nie jest odpowiednie do tego typu zabiegów, ale nie sposób jest wyposażać się we wszystko, absolutnie wszystko, włącznie z miejscem odpowiednim do tego typu prac, ponieważ no nie robimy tego, nawet nie próbujemy robić tego w miarę zawodowo, a tylko robimy to po prostu świadomie, w pół druciarsko i eksperymentujemy, bawimy się. Całą powierzchnię podłogi tutaj, gdzie będę chodzić, spryskam wodą, żeby mi za bardzo nie pyliła. Następnie też przemyję ten bok busa, co by nie było problemów, on jest zabłocony troszeczkę. Później go wysuszę i dam na to wtedy, jakby odtłuszczę jeszcze tą powierzchnię preparatem, który mam do folii. Dobra, widzę, że sprzęt działa. Oczywiście podłoga była wcześniej odkurzona odkurzaczem przemysłowym, ale to za mało. Ja na boku auta. No dobrze, po dwukrotnym umyciu całej powierzchni i ponownym zwilżeniu podłogi, czas na jej osuszenie opalareczką z daleka. Przed malowaniem tej strony samochodu pamiętam, że miałem problem, marszczył mi się lakier, w szczególności na drzwiach, tutaj w tej przestrzeni, którą teraz wskazuję, i do dzisiaj jest to widoczne. Wiecie, co było przyczyną? Przyczyną była moja niewiedza, rzecz jasna. A konkretnie chodziło tutaj w tej niewiedzy o to, że nie użyłem zmywacza silikonowego, czyli zmywacz silikonu, odtłuszczacz usuwający właśnie te takie najmniej przyjazne wszelkim zmywaczom substancje. No wali jak benzyna ekstrakcyjna. Tym razem zamierzam tą czynność wykonać. Najpierw przejadę tym zmywaczem, a widzę, że ładnie zmywa różne... O kurczę,
ale super. Kropeczki takie, wiecie, jakby pozostałości jakiejś żywicy, to wszystko znika. Za taką butelkę zapłaciłem pewnie z 15 zł. Niesamowite. Tylko trzeba uważać, żeby sobie koloru tym nie zbyć. Jako ostatni preparat przed nałożeniem folii eksperymentalnie odtłuszczacz 50% izopropanol, który należy trzymać z dala od dzieci, jak pisze producent. Słuchajcie, ja to zastosuję, ale tylko na tym fragmencie, ponieważ traktuję, że ten samochód i tę całą akcję polegającą na oklejaniu go folią jako małe szkolenie, edukacja, test, poligon doświadczalny. Niewykluczone, że będę z powrotem ten bok oklejać na nowo, bo coś tutaj spartacze, coś mi zacznie złazić. Zobaczymy, jak ten izopropanol 50% będzie nam się tutaj spisywać. Czy zrobi robotę i ta folia faktycznie chwyci? Jeżeli nie, kupuję preparat profesjonalny. Zresztą tak czy inaczej, tak uczynię i resztę samochodu, nawet jeżeli tu będzie wszystko w porządku, będę oklejać po uprzednim użyciu preparatów z rozpylaczu. I zobaczymy, czy po jakimś czasie pojawi się różnica, na przykład, że tutaj folia zacznie się odklejać po kontakcie z wysokimi temperaturami na słońcu, a w pozostałych przestrzeniach nie. Także zobaczmy. Izopropanol. Już czas by było rękawiczki zacząć zakładać. No wali jak spiryt troszkę. A dajmy go więcej. Co ja tu będę na tym. No, ale taki gęsty. Gęsty, gęściutki. Dobra, lecimy. A więc to jest ten moment. Już pojawia się stres. Ale pocieszam się tym faktem, że jak mi coś nie wyjdzie, to wcale nie muszę wam tego pokazywać. Nie no, oczywiście żartuję. Staram się wam wszystko pokazywać. Wzloty i upadki. I tak będzie tym razem, gwarantuję. Także spokojna wasza. Mam te magnesiki małe neodymowe. Tu się troszeczkę od złej strony za to zabrałem. O, ja muszę sobie powydzielać do kieszeni. I wtedy na pewno damy radę. Magnesiki zdecydowanie za słabe. Folia chce uciekać, także nie oszczędzajcie tak jak ja to zrobiłem i bierzcie magnesiki do klejenia, do wrappingu. To już wam mogę powiedzieć na tym etapie. Bo teraz nie wiem, co mam za bardzo zrobić, co nie? Zaraz sobie coś pewnie wymyślę, ale nie rzucę tego. Muszę nadać temu jakiegoś oporu. Gdzieś tu. No jest to sytuacja taka trochę kotowa. Tutaj sobie folię po prostu odkleiłem, papier, przyłapałem ją. Z tej strony uczynię to samo. Muszę ją tak tutaj przykleić, żeby na pewno mi wystarczyło miejsca, by podłożyć ją pod rynienkę. Teraz z ciekawości. Tak, folia wyjmie każdą zmarszczkę. Wszystko, najdrobniejszy detal będzie widoczny. Będzie się wydawać osobie, która będzie oglądać auto, że zostało źle oklejone folią. To już wam mówię z miejsca, że to właśnie teraz dostrzegłem i bez dwóch zdań. Od razu się rzuca w oczy. Jak już mocno się moje prace nie posunęły do przodu, ponieważ tutaj mi zaczęła uciekać folia,
Czyli pierwsze trudności napotkałem. Się upewnię, czy tutaj jest okno, ramp okna. Tak. I muszę sobie zacząć ją powoli odprężać, czyli odbierać nadmiary folii, żeby mieć zwyczajnie dostęp do okna. No i by móc sobie ją rozciągać również od strony ramy okna. Tak. Okej. Ale widać, że jest to niebyle jaki produkt. Naprawdę folia się ładnie napina pod wpływem temperatury, uelastycznia. Cuda można z nią robić. Cuda. Także produkt super. Proszę. Widzicie? Zobaczcie. Naciągam folię. Folia się staje jak guma po prostu. A gdy puszczam na nią temperaturę, folia zaczyna wracać do swojej starej formy. Widzicie? Coś pięknego. No dobra, działamy dalej. Dobra, teraz muszę tutaj wybrnąć. Mam nadzieję, że to mi się uda. I fajnie by było mieć do paska możliwość przytknięcia sobie tej opalarki, żeby móc ją mieć jak pistolet w kaburze. To by bardzo ułatwiło sprawę. Dobra. Za bardzo garb sobie wyprowadzam w tym miejscu. Tak by się powinno. Muszę sobie odprowadzić w tę stronę. O. I teraz tutaj rozwiązać ten problem. Na tej przestrzeni. Z takich ciekawostek tutaj powinniśmy sobie nagrać, jak wyjdzie nam to miejsce. Bo to nie jest proste zadanie. Tutaj musiałem podgrzać tą część i od razu zaciągać tak na większy dystans już w głąb, ponieważ jak tylko przeciągałem to miejsce, to ono mi zaraz odbijało. Zobaczmy, co uda się tutaj wskórać.
ogrzewam całą folię. Tak, i etapami. I ona nam sztywnieje, napina się, ale my jej nie damy za bardzo wystygnąć i ją znowu wyprowadzamy o kolejne centymetry. Tak, i znowu. Próbowałem w rękawiczkach, ale nie czułem pęcherzyków powietrza. Tutaj palcem ładnie udaje się to wszystko wyczuć. Tutaj widzę, że powietrze się nam zaplątało. Zobaczymy, czy ono nam wyjdzie. Dobra, nie będę przeginać. Tutaj muszę sobie pomyśleć, jak to ładnie rozegrać. Okej. Okej. O, widzicie? Przejąłem. I przerwałem folię. Czyli można to uczynić. Z takich rzeczy istotniejszych. Odkleimy ją, żeby jej nie rwać. Staram się ją bardziej naciągnąć z odrobinę większej powierzchni. Zobaczymy, na ile da się uratować tę sytuację. Dobra. Okej. Naprostowała się. No i zobaczmy. Tak. Tak. Dobra. Ten element mogę przeciąć. Dobra. Cóż, zobaczmy. Zachłysnąłem się sukcesem. Jak mówię, odklejam większą powierzchnię i przeciągam. Daję sobie więcej materiału, po prostu doprowadzam do krawędzi. Tak. I to samo tutaj mi się uczynić, bo to jest kluczowe miejsce. Tak. Zobaczymy, czy uda mi się uratować tę sytuację, którą sam siebie wpędziłem. Nagrywa się? No to macie autentykę. Pewnie milimetr po milimetrze staram się utargować jakiś kawalątek folii. Tak. Sobie tutaj już w innej przestrzeni ją doprowadzę już za rant, żeby ona mi się tu nie odbijała. I to próbujemy. O coś takiego nam chodziło.
odciąć nadmiar folii, tylko stresior jest, że się człowiek zagalopuje, no ale muszę, bo... Ten pasek może mi się do czegoś przydać, a tu mi odbiera dostęp do folii, którą muszę wyprowadzać. Nie mogę do końca papieru odkleić. Z ciekawostek, papier odklejony raz od folii, nie chce się już do niej łapać. Może jeżeli jakimś twardym wałkiem bym spróbował. No to ewentualnie. No dobra, obrywamy i bawimy się dalej. To jest to, o czym wam mówiłem, czyli pomarszczenie farby pod spodem, ale ona jest bardzo mocno trzyma, jest twarda. Nie chciałem tego szlifować, żeby nie uszkodzić lakieru tego dwuskładnikowego z utwardzaczem. Tutaj priorytet, fajnie może auto wyglądać, ale jak nie potrzebuję ponosić jakiegoś ryzyka, który później będzie mi się bekać, to wolę tego nie ruszać. Także tak to wygląda, mili państwo, w tej chwili. Tutaj będzie na czarno, tak jak mówiłem. Tak, tutaj, o, to będzie obcięte. Ten rant jeszcze. Tyle, o ile obciąłem, ale będę obcinać więcej. Tak to wygląda. O, takie jakieś farfocle pod spodem. Nie przejmuję się tym. Tutaj. O, takie drobiazgi. Zresztą w zestawieniu z paluchem widać, że to nie są duże rzeczy. Tak, no i teraz zobaczmy, jak wygląda z tej strony wykończenie. Przed chwilą grzałem, żeby utrwalić, ale nie wiem, jak to wygląda. Teraz będę te ranciki wyprowadzać i później robię tutaj taki pół centymetra. Zostawiam, resztę zaklejam taśmą specjalną. No i w ten kolor puszczam rant tej folii, żeby ona nie puściła. Ona jest teraz utrwalona w odpowiedniej temperaturze, natomiast specjalnie, jak zresztą widzicie, tutaj nie ma jeszcze dodatkowej warstwy farby, są przeniki. Specjalnie tego nie malowałem jakoś tam specjalnie mocno. Specjalnie. Żeby mieć możliwość jeszcze później sobie zatuszowania tego, jak będę kłaść drugą warstwę. Także tak to wygląda na tym etapie. To, co wam mogę podpowiedzieć, to widzicie tutaj taki cień, ciemniejszy. Wskażę wam go palcem. W tym miejscu i tutaj momentami wychodzi. To jest wynik zbyt mocnego rozciągnięcia folii. Gdy ją po prostu naciągamy, tak samo tu. Wtedy nam się pigment rozrzedza i ona po prostu przepuszcza najprawdopodobniej bazę kolorystyczną, która znajduje się pod spodem. Czy się tym przejmujemy? Oczywiście, że nie. O dobra, no jest lala, naprawdę. Nie myślałem, że tak mi to pójdzie. Popiściłem się z tym z 5 godzin, z tym fragmentem. Także wiem, że cały drugi bok, jak będę robić, to 10 godzin.
cały bok, bez drzwi, po drzwi osobno. No jest zabawy, ale naprawdę jest to do wykonania. Dzisiaj nabrałem pewności siebie, tu przyjdzie uszczeleczka. Rant folii jest wprowadzony w środek, żeby uszczelka to trzymała. Jest beauty. Beautiful. Beautiful. I tu zachodzi maskownica. Mega.